jakimi cechami, jakimi wartościami powinien się wykazywać idealny mistrz według Ciebie? Mi się wydaje, że powinien się wykazywać taką chęcią do pracy, zapałem w każdej sytuacji i nie powinien nigdy rezygnować z wyznaczonego celu i powinien mieć marzenia, które powinien spełnić. To, co z człowieka czyni mistrza, to zdecydowanie pasja, dzielność i solidarność. Radziłbym, żeby każdy, kto chce kiedyś być mistrzem, żeby zawsze o tym pamiętał, że mistrzostwa nigdy nie osiąga się indywidualnie. Zawsze jest wynikiem współpracy. Jak bardzo cieszysz się tą nagrodą? Znaczy, samą nagrodą cieszę się strasznie, ponieważ od 3 lat próbowałem ją zdobyć. Dzisiaj był wreszcie dzień, kiedy ją zdobyłem, mogłem wybiec na scenę i odebrać to, co chciałem, zdobyć właśnie ten tytuł. Czuję na pewno się, że ktoś docenił to, co robiłem do tej pory. Jestem na pewno dumny z tego, że ktoś to zobaczył. Co czułaś, kiedy otrzymywałaś tę nagrodę? No w sumie to zaskoczenie, no bo ja tak, taki urwis, nagrodę z którą się ma, to niemożliwe, a jednak. Nagroda, a właściwie wszystkie nagrody, które zostały dzisiaj odebrane, są takim nagrodzeniem czy ukoronowaniem pracy zespołów i grup ludzi. Takie postaci, które dla nas mają największe znaczenie, nigdy nie tracą na aktualności i myślę, że każda z osób, która Siemachę tworzy, czy to są wychowawcy, czy wychowankowie, oni będą dla nas mieli znaczenie na całe życie. Kocham pomagać i będę pomagał. Lubię, jak są ludzie szczęśliwi. Jeżeli tym, co mogę dać, sprawiam komuś przyjemność, radość, to mi to też sprawia radość. Ja myślę, że muzyka też potrafi pobudzić wyobraźnię i sprawić, że możemy poczuć, że naprawdę marzenia są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko uruchomić wyobraźnię, nie bać się tego, żeby się otworzyć na ludzi, na świat. Siemacha taka jest i tak jest Blue Café. Bądźcie otwarci na innych ludzi i uczcie się pomagać po prostu.